teraz jeszcze, czy woda ma kształt rozważania o wolności osobistej, gospodarczej i państwowej? Wojciech Dobrzyński, muszę wam powiedzieć, że Wojtek też jeździ z Januszem bardzo dużo daje z siebie. Mamy też tak samo Jurka Ziębę, który jeździ i wiele osób, które się włącza w tą akcję. Także no jest to przepiękne, bo powiem wam, że w każdym z tych miast, ja akurat pojechałam do Krakowa, w każdym z tych miast, gdzie, tak jak Janusz mówi, już 30 parę miast, zbiera się od 50 do 100 paru osób, więc to jest świadectwo, że się budzimy. Wojtku, zapraszam cię. Ja trochę tej synergii będę mówił, o której wspomniała teraz Krysia. Natomiast jeszcze na chwilę nawiążę do tego środowości, do świadomości. My w ogóle uważamy, że żadnych rzeczy, włącznie z tym, o których mówił teraz Janusz, kwestii ekonomicznych nie da się zmienić bez świadomości i bez takiej duchowości. Właśnie to jest ten moment, że świadomość i wiedza jest tutaj kluczem. Jeżeli właśnie my nie odszukamy sobie tej wiedzy, tej mądrości, którą mamy sobie, ale za chwilę o tym będę trochę więcej mówił, to nic nie działamy. Natomiast nawiążę do tego, ponieważ Janusz też zaczął od anegdoty związaną właśnie z Dają, z tą partią, która ma dla Kpiny pokazać paradoksy tego systemu i właściwie śmieszność tego, co oni robią, bo oprócz tego są oczywiście okrutni, no to jeszcze w tej swojej działania są śmieszni. I kiedy żeśmy się przygotowywali właśnie do owego Davos, kiedy chcemy pokazać, że o sprawach Polski można rozmawiać na poważnie, nie tak jak oni to robią, to zaczęliśmy sobie właśnie z tych ich terminów sobie podpiwać. I oni tutaj wielkie zadęcie robią z tym wielkim resetem, jest napisana wielka książka, ten Szwed robi takie wielkie sympozja na wiele tysięcy osób, ale jak się to dobrze przetłumaczy, no wielki reset, no to jest tam wielkie kasowanie, można by przetłumaczyć, ale lepiej się tłumaczy, że to jest po prostu wielkie zero. Prawda? Więc proponują nam jakieś zero, które na nic nie jest. A to my pokażemy, że właśnie w Davos chcemy pokazać, że my mamy rozwiązania, te prawdziwe rozwiązania, które rzeczywiście rozwiążą problemy Polski i Polaków, a nawet świata, ponieważ te rozwiązania, o których będziemy tutaj mówić, są rozwiązaniami absolutnie wykraczającymi poza granice Polski. Jeszcze do jednego wątku, który poruszył Janusz, zresztą z tym spotykamy się, nawet spotkaliśmy się chyba w Białym Stoku z tym, kiedy właśnie było sporo ludzi, których przyszło i w pewnym momencie jeden wstał młody człowiek i pierwsze słowa, które powiedział do mikrofonu, powiedział, no dobrze, a gdzie są ci młodzi ludzie? Bo rzeczywiście tych młodych ludzi było bardzo, bardzo mało. I ja się zacząłem zastanawiać, skąd się to bierze. I doszedłem do wniosku, że została zerwana nić komunikacyjna między właśnie naszym pokoleniem, a pokoleniem młodych ludzi. Oczywiście zrobiono to absolutnie celowo. Ja mówię o tym pokoleniu, które już się wychowało w tym korporacjonizmie. Tym socjalizmie korporacyjnym. Ja to świadomie nazywam, to w Instytucie rozwijamy i omawiamy, że to, co oni tam próbują mówić, że są jakimś kapitalizmem, czy jakiś wolny rynek, to wszystko oczywiście kłamstwo, to jest absolutny socjalizm. I ci ludzie, jak młodzi, nie znają innego świata. Nie znają świata, gdzie obowiązywała etyka, gdzie obowiązują jakieś wartości, prawda, że chcemy coś robić Republiko Bono. To jest dla nich patriotyzm, to w ogóle jest niemodne. Ja jestem kosmopolitą, ja jestem Europejczykiem, jeszcze opowiadają, prawda? I nie można się z nimi dogadać. Jeszcze miałem takie przykłady, że z młodym człowiekiem, którym próbowałem wytłumaczyć, że ten system absolutnie wątpliwie funkcjonuje, no to on jest napompowany tą śmieciową wiedzą, którą uzyskuje na uczelni, jeszcze powołuje się, no przecież ja tu byłem na uczelni, ja to świetnie wiem. Ja mówię, dobrze, ale jeszcze masz umysł, pomyśl, że to jest śmieciowa wiedza, jeszcze mówi żargonem korporacyjnym, gdzie właśnie mówi się, że trzeba sprzedawać towar, nie musisz o nim mówić prawdę. Istotą rzeczy, żebyś go sprzedał. On nie ma być dobry. Tak jak macie z tymi lekami, które chory klient to dobry klient. Ten lek ma was nie leczyć,
tylko ma was zaleczyć, a jednocześnie spowodować inną chorobę, żeby koncert mógł sprzedać na kolejny rok. I tych mechanizmów oni kompletnie nie rozumieją. I dodatkowo jeszcze u młodych występuje coś takiego, że oni mówią, ja chcę bardzo szybko mieć sukces. Ja już o tym mówił, na giełdzie, jak ja tutaj włożę jakieś pieniądze, szybciutko tam ta firma skoczy, natychmiast zarobi majątek. I oni wszyscy do nas mówią, no dobra, świetnie, robicie te sejmiki, robicie ten e-parlament, ale kiedy będzie ten sukces? No my mamy za tydzień już chcielibyśmy mieć ten sukces. I oczywiście odwołuje się, no ja bym chciał być takim Gatesem, Stephen Jobsem, a nie wiedzą, że Steve Jobs powiedział jedno bardzo ważne zdanie. Oto takie, że pracowałem na swój sukces z dnia na dzień 20 lat. Bo tak to funkcjonuje, że bardzo trzeba się przygotowywać właśnie do tego. Ja zacząłem od tego wątku młodzieżowego nie bez przyczyny, bo teraz właśnie to do tego, że oni myślą kategoriami obrazkowymi, czyli chcą żeby wytłumaczyć im coś na trzech slajdach. Więc spróbuję to zrobić na mogę. Tak króciutko. Tytuł jest Czy woda ma kształt? Specjalnie zrobiłem coś takiego, bo naprawdę związek z tym, o czym będę mówił, ta woda ma spory. Otóż większość z was wie, bo o wodzie się tutaj mówi, wiecie, że ta woda ma pamięć, że to jest czymś szczególnym. Ale jak wiecie, składa się z dwóch pierwiastków. Składa się z tlenu i z wodoru. Jest życiodajną ucieczką, ale każdy z tych składników osobno jest trujący, szczególnie wodą. Ale w połączeniu staje się życiodajną substancją. A teraz co do kształtu. Jak myślicie, do kiedy woda ma kształt? No kiedy przybierze jakąś powłokę, prawda? No kiedy miał jakieś powłoce, albo będzie lodem, albo będzie kroplą, albo będzie płatkiem śniegu, prawda? A jak myślicie, jaki jest najbardziej doskonały kształt wody? Kropla, kula. Kropla, kula. A nie, a ja uważam inaczej. Najdoskonalszym kształtem wody jest człowiek. Ma 70% człowiek składa się z wody. Już nie mówię, że oczywiście no, kobieta jest najpiękniejszym kształtem wody, prawda? Ale też powiem, że nie dlatego, że jest piękna tylko. Że ma nieszczególną rolę do spełnienia właśnie jako matka, jako edukator. To jest to, o czym mówiła Krysia, gdzieś poszła. Nie mam wątpliwości. Gdzie właśnie mówiła, że musimy w sobie odszukać człowieka, odszukać, że my jesteśmy tą wyjątkową istotą, która jest kluczem. Za chwilę powiem, w których momentach, ale teraz chciałem do tego nawiązać, że jest właśnie źródłem. Jest taka teoria Menody Lewinca, która mówi tak, że każdy człowiek ma w sobie zakodowane wiedzę o samym sobie, o świecie i o wszechświecie. Ten system robi wszystko, żebyśmy tego nie uruchamiali. To, co właśnie mówiła Krysia, odszukajmy to sobie. Odszukajmy to źródło. I wtedy nie będziemy potrzebowali żadnego przywódcy, że ktoś za nas coś zrobi. Bo jeżeli ktoś za nas coś zrobi, to zrobi to w swoim interesie, nie w naszym. Więc odszukajmy w sobie właśnie tego wyjątkowego, wyjątkowy kształt właśnie, tego człowieka. Odszukajmy, wyzwolmy się, o czym mówiłam, wyzwolmy tego człowieka w sobie. I zobaczycie, że jesteśmy wtedy potęgą. Ja zawsze mówię na tych sejmikach, kiedy oni właśnie nie chcą zabrać głos. Ja mówię, tu siedzą sami wyjątkowi ludzie. Nie zdajecie sobie sprawy ze swojej wyjątkowości. Z tego, że naprawdę w was żyją mnóstwo wyjątkowych rzeczy. Wystarczy, żeby się nauczyć się je otwierać. I teraz, co to ma wszystko wspólnego, ta woda z tym tematem, przecież mówię tutaj o wolności osobistej, wolności gospodarczej. Co to w ogóle ma wspólnego, ta woda? Jakby najkrócej, że żeby wolność była życiodajną substancją dla człowieka,
to musi być w stałym związku właśnie z wolnością naszą osobistą i wolnością gospodarczą. To jest właśnie te jak powiedziałem, te dwa woda i znaczy tlen i wodór, to tak samo, żeby te dwie rzeczy ze sobą zaczęły funkcjonować i naprawdę wpływały na nas kojąco, rozwiązywały nasze problemy, to one muszą funkcjonować. Za chwilę powiem, dlaczego ten system tak fatalnie funkcjonuje, bo właśnie tych relacji nie ma. I jedno ważne, że państwo, które nie ma wolności osobistej i wolności gospodarczej, nie jest państwem wolnym. I większość z was powie, no Wojtek, no teraz, no, to jakaś utopia, prawda? No nie ma takiego państwa. Ja się nie martwię, że czegoś nie ma, bo jak czegoś nie ma, to znaczy nie możemy tego stworzyć. Ale ja mówię jeszcze coś więcej. Mianowicie mówię tak, że jeżeli idę na drodze, która prowadzi do czegoś naprawdę takiego, wydawałoby się utopijnego, trudnego do realizacji. Jeżeli wejdę na tą drogę, to uważam, że jestem na dobrej drodze, prawda? Bo jeżeli mi się uda chociaż dojść do połowy drogi, do tego wyjątkowego celu, który sobie obierzemy, to już jestem na dobrej drodze, prawda? Idąc za tym pomysłem młodym, właściwie na tym mógłbym skończyć. Dziękuję bardzo, to teraz proszę o pytania. I byłoby pozamiatane, bo to jest istota rzeczy, prawda? Róbmy to. Natomiast jednak trzeba troszeczkę się zastanowić i ten wolność osobistą, wolność gospodarczą i rola państwa w tym, jak państwo powinno się sytuować, warto omówić, dlatego że właśnie będziemy próbować tę nową rzeczywistość budować i o tym trzeba chwileczkę porozmawiać. Co to jest wolność osobista? No tu akurat wam nie muszę tłumaczyć i mówić, że to nie jest ta, co chce ta wsiaka, bo to akurat nie ta audytorium, prawda? Wolność to przede wszystkim odpowiedzialność. I wtedy sobie myślę, że są ludzie tacy, mówią, no jak wolność to odpowiedzialność, no to nie każdy chce być wolny, bo niektórzy są tacy, którzy wolą być niewolnikami, bo to proszę, ktoś za mnie będzie decydował, ktoś za mnie będzie podejmował decyzję. Jest taka nawet książka, Ucieczka od wolności, prawda? Bo to jest trudne zadanie. To jest trudne, bo to jest właśnie odszukanie w sobie człowieka, odszukanie w sobie tego umiejętności działania nie tylko dla siebie, tylko właśnie również dla innych. Ja będę właśnie łączył te dwie rzeczy, bo wolność osobista, jak niektórzy jest taka teoria, która mówi, że wolność osobista kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. Ale to wyglądało na to, no to się do siebie nie zbliżajmy. Nie, jest kompletnie odwrotnie. Mamy się do siebie zbliżać. Nawet w Biblii jest, powołał się tutaj Janusz na Apokalipsę, gdzie Chrystus mówi, jak się dwóch zbierze, to jestem między nimi. Prawda? Co to znaczy? No to jest właśnie ta synergia, że jeżeli się ze sobą spotkamy, wymienimy się, to nie dość, że będziemy mogli lepiej poznać jakąś prawdę o rzeczy i stanach rzeczy, bo dzięki temu, że ty mi opowiesz o takiej rzeczy, a ja będę miał jakąś wiedzę na temat tej rzeczy, to ja już prawie wiem całą prawdę o tej rzeczy, bo każdy ma część prawdy z racji tego, że właśnie zjawiska czy rzeczy nie możemy jednocześnie obserwować ze wszystkich stron. Tu warto byłoby się odwołać do pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie istniała zasada, że istnieje wolność osobista i własność wspólna. Wydawałoby się, że to jakby eliminuje, że nie ma własności prywatnej. Nie, była własność prywatna, tylko że ona nie mogła być w konflikcie z własnością wspólną. To bardzo ważne, że taka własność prywatna nie mogła działać na szkodę własności wspólnej. Czy wam to coś przypomina nasze obecne czasy? Często cytuję takiego francuskiego, chyba pewnie go świetnie znam, Frédéric Bastiat, który mówi, że jeżeli jakaś grupa ludzi uzna grabież za sposób funkcjonowania w jakiejś społeczności, to z czasem wymyśli system prawny, który to będzie legalizował i system moralny, który to będzie gloryfikował.
To jest najkrótsza definicja obecnego systemu. Więcej. Ostatnio była, słyszeliście, że Duda podpisał ustawę, tam środowiska żydowskie się strasznie oburzyły, to niby, która miała dotyczyć tego mienia bezspadkowego. To jest kolejna fałszywa flaga, bo ta ustawa wcale nie dotyczy roszczeń żydowskich. Ona legalizuje tą grabież, która się odbyła po 1989 roku. Czyli te 30 lat, które tam jest zapisane, to chodzi o to, że to, co oni tam nakradli, ci nomenklatura, ci ubecy, którzy nas dręczyli i tak dalej, żeby zalegalizować ten majątek. Tak funkcjonuje ten system. I dlatego on jest tak patologiczny. A wracając jeszcze do pierwszej Rzeczypospolitej, to pierwszą Rzeczpospolitą nie zniszczyła wolność szlachecka czy liberum veto, ale pieniądz lichwiarski i brak pełnej wolności gospodarczej zagarniętej, jeżeli chodzi o handel, to przez Niemców i pieniądz przez Żydów. W 1989 roku chyba było tak samo, nie? No? Czyli pierwsza i trzecia Rzeczpospolita, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego systemu, zamknęło się taką, jak widzicie, obrzydliwą klamrą. No dobrze, a państwo, a wolność osobista. Pierwszej Rzeczpospolitej było szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, bo tam człowiek był kluczem. Zaczęliśmy od tego, że jesteście wyjątkowi, to powiem tak. Dla zdrowego, suwerennego państwa człowiek jest najważniejszą wartością i największym bogactwem. Człowiek, który jest zdrowy, dobrze wykształcony, bogaty i wolny. To są te cztery cechy, które są niesłychanie ważne. Człowiek jest podmiotem. Człowiek jest podmiotem. To jest istota rzeczy. Czy obecne państwo cokolwiek robi, żebyśmy byli zdrowi? Pandemia, no, którą by dopiero, zna się przykłady, miliony tutaj każdy pokazał. Czy robi, że jesteśmy dobrze wykształceni? No nie, nie ma już teraz nauki dochodzenia do prawdy. Jest jakiś konsensus naukowy. I oni się jeszcze tym chwalą. Właśnie te całe sympozja, które opowiadają jakieś bzdury, kompletnie nie mające nic z rzeczywistością. Słuchacie w telewizji o jakichś zjawiskach, patrzcie za oknem, a tam jest kompletnie coś innego. No. Wreszcie, czy jesteśmy bogaci? No nie, okradają nas na 70%, na chwilę przejdę do tego, przykładów, w jaki sposób właśnie nas okradają. Czy dbają o naszą wolność? No nie, nie dbają. Nie dbają. I co to znaczy? Jeżeli nie ma właśnie, nie mamy tych wszystkich elementów, to czy nasze państwo jest wolne? No nie, no nie jest suwerenne i nie jest wolne. W związku z tym, to przed chwilą powiedziałem, ów człowiek, który te cztery cechy powinien zrealizować, jest racją stanu i interesem narodowym. Racją stanu państwa, normalnego państwa. Za chwilę przejdę, jeżeli te państwo sobie z tym nie radzi, to trzeba stworzyć, że tak powiem, nowe. Wolność gospodarcza nie istnieje bez wolności osobistej, bez wolności prywatnej, własności wspólnej, nie będącej sobą w konflikcie oraz bez wolnego, suwerennego pieniądza, który nie jest oprocentowany. Ja wam pokażę taki na chwilę slajd, żebyście zobaczyli. Janusz o tym mówił, a to jest taki obrazek, który wam dokładnie unaocznia, że pieniądz nie może być emitowany, kreowany w znacznej części w procesie udzielania kredytu. Otóż 90% pieniądza właśnie powstaje w tym procesie kredytu. I skąd banki biorą pieniądz, bo Janusz trochę się jakby prześlizgnął po tym, ale to bardzo warto podkreślić. Skąd banki biorą pieniądze? Mówi się, że właśnie nie z rezerw. Właśnie nie z rezerw, nawet nie z tych lokat, które są. Nie! Skąd bank bierze pieniądze? Od nas! Od nas! Dlatego, że tak jak patrzy Tuszka tam jest, pierwsze pytanie urzędnika do nas to jest, jaką mamy zdolność kredytową, co to znaczy? To znaczy, ile zarobimy w czasie, na który on nam udzieli kredytu, czy on nam pożycza nasze własne pieniądze.
Dlatego mówię, że to my karmimy ten system. Jeżeli go przestaniemy karmić, on zdechnie. Tylko chodzi o to, żebyśmy mieli przygotowany ten wariant, co będzie, jak z tym się zawalił. On się nie zawalił na głowę, tylko żebyśmy mieli alternatywę. I taką alternatywę właśnie próbujemy zbudować. I właśnie ten pieniądz funkcjonujący w gospodarce dzięki nam potem przynosi odsetki, bo nie dość, że bank nam ukradnie naszą pracę, bo musimy zapracować na te pieniądze, to potem bierze odsetki, anihiluje ten tak zwany podstawowy kapitał, a odsetki idą na rynki finansowe. Jakby pan zapytał, ile pieniądza funkcjonującego w świecie funkcjonuje w realnej gospodarce, no to przedwczoraj w Krakowie miałem taki wykład, no to ktoś powiedział 50%. No nie, nawet nie 3%. Bo właśnie wachlowanie tego pieniądza na tych rynkach finansowych to jest ta cała zgroza tego systemu. Pokażę wam drugi slajd, który wam pokaże, jak to powinno funkcjonować w sposób naturalny, bo trzeba wrócić do naturalnego porządku rzeczy, do naturalnej wymiany. Bo to, co oni skomplikowali, tylko po to, żeby właśnie móc grabić i nas okradać. Bo w prostym systemie, kiedy każdy widzi, jak idzie pieniądz, jak idzie relacja, ukraść jest trudny. Zobaczcie na ten rysunek. Po lewej stronie jest prosta wymiana, tak jak ona powinna być, kiedy pieniądz jest tylko środkiem transakcyjnym i miernikiem wartości. Tylko tym, nie bożkiem, on ma nam ułatwić życie. I jest prosta wymiana, która jest po lewej stronie. Pokazujemy tutaj Huzara, bo to jest taki przykład właśnie waluty lokalnej, która będzie kluczem do rozmontowania tego systemu. Tam jest jeszcze sytuacja taka, że mamy pokazane, że żyjemy w erze obfitości. Mało kto to wie, to zresztą jest termin z Litwin, bo rzeczywiście ze względu na rozwój technologiczny my możemy produkować każdą ilość towaru, nawet i żywności. Tylko dystrybucja jest wadliwa, czyli jest obfitość, ale nie ma dobrobytu, bo ta właśnie olbrzymia część tej obfitości zagarniana jest przez bardzo wąską grupę ludzi. I to jest problem. To jest ten problem, który może być i on może zafunkcjonować właśnie dzięki funkcjonowaniu tego pieniądza dłużnego, który właśnie okrada nas z pracy i okrada nas z majątku. W jaki sposób? Na przykład po co była ta pandemia? No pandemia właśnie była po to, żeby na przykład taki hotel nie miał takich spotkań jak tutaj, bo jest pandemia, nie wolno się spotykać, nie miał obłożenia, żeby właściciel zbankrutował i żeby jakiś koncert, nie wiem, Żabka Hotels przejął to za darmo, za przysłowiową złotówkę. Po to ten system tak funkcjonuje. Kryzysy, które są w gospodarce wolnorynkowe, są po to, żeby przejąć naszą pracę i nasz majątek. Bo ten kredyt, jak już mówił Janusz, który jest z niczego, to nie ma żadnej wartości. Wartość ma nasza praca. Nawet jak weźmiemy na ten hotel kredyt, to i tak najważniejszą rzeczą jest to, jak go urządzimy, jak go wystroimy, jak budujemy rynek klienta, który to będzie przychodził, jaką zrobimy restaurację, jak te pokoje urządzimy, prawda, jak zbudujemy cały rynek, tak zwany brand tego hotelu. To ma wartość, a nie pieniądz. Nasza praca i tą pracę nam w tym systemie próbują okraść i my próbujemy to właśnie zmienić, żeby tego nie wolno było robić. No to przejdźmy do rozwiązania. Jest takie powiedzenie, które ja bardzo lubię, że wielkie rzeczy powstają w wyniku tego, co niepozorne i proste. Upraszczać. Mądry człowiek mówi prosto rzeczy. Jeżeli potrafimy o jakimś projekcie właśnie powiedzieć prosto i krótko, to znaczy go naprawdę rozumiemy. Jeżeli okaże się, że będziemy tam zagmatwać to, co ta cała ekonomia robi, pieniądz fidustralny, agregaty M0, tyle raty i tak dalej, no po to, żebyśmy tego nie rozumieli, uważali, że to jakaś wiedza magiczna. Nic podobnego. To też może funkcjonować w sposób naturalny. Ja wam pokażę, jak bardzo łatwo właśnie przechodząc na naturalną wymianę, czyli posługując się pieniądzem lokalnym, który można wprowadzić już od dzisiaj.
Już od dzisiaj my stawiamy tezę, że ten system można rozwalić od środka, właśnie powołując waluty lokalne, bo on rozsadzi ten system od środka. I teraz wam pokażę szybciutko na tym, bo mam jeszcze 10 minut na tabeli, jakie korzyści, jaka różnica jest między tym pieniądzem, który teraz funkcjonuje i demoluje nasze relacje między sobą, relacje społeczne, relacje państwowe, między państwami, zadłuża państwo, czyni go właśnie niesuwerennym i jak to można łatwo zmienić. Po lewej stronie jest ten polski złoty. To wszystko jedno to ma być euro, taka sama jest, zresztą polski złoty jest emanacją koszyka walut, euro jest tak naprawdę nie jest suwerenną walutą, więc to mogło być dolar, cokolwiek. I jest tak samo, kreowany jest przez prywatne banki. Suwerenny publiczny, emisja propublikowana. Nie chcę tego wątku rozwijać, to jest tak zwany seniorat, czyli korzyści z emisji pieniądza, które muszą wracać do społeczeństwa. Obecnie są zagrabiane przez prywatne banki. Oparty na przymusie państwowym, oparty na dowolnej umowie społecznej. Ten dłużny jest oprocentowanym długiem, ten jest bezodsetkowy i niedłużny. Wymienialny, niewymienialny, to jest bardzo ważna cecha. Niewymienialność pieniądza wewnętrznego powoduje, że rozwija się gospodarka. To znaczy, że jak Chińczyk przyjedzie z butami i sprzeda tutaj buty i weźmie tą złotówkę, tą dłużną, to pójdzie, wymieni to na euro i wywiezie za granicę. Więc korzyść dla nas jest żadna, jeszcze nam dodatkowo blokuje emisję tego agregatu M0, czyli gotówki, ponieważ ona jest emitowana właśnie pod zasoby dewizowe. Natomiast jeżeli zapłacimy mu naszą walutą lokalną, to za tą lokalną będzie musiał kupić towar od ciebie, usługę od ciebie, towar od ciebie, towar od ciebie. I wtedy zastymuluje tą gospodarkę, prawda? Bo wtedy wy będziecie wszyscy mieli zajęcie i rent bytu. Ten pieniądz dłużny kreuje lukę nabywczą, popytową i produkcyjną. Nie chcę tego wątku rozwijać, bo to jest na osobny wykład, ale powiem o tej największej luce nabywczej, która wynosi 40% konsumpcyjnego PKB, czyli że za nasze wynagrodzenie nie jesteśmy w stanie wykupić owoców swojej własnej pracy. Musimy się zadłużyć. A ten pieniądz lokalny zasypuje tą lukę, czyli daje nam dodatkowy pieniądz. Bo oprócz tego pieniądza, tej złotówki, która funkcjonuje, dostaniecie dodatkowy pieniądz i pozwoli wam zakupić więcej towarów i ta luka się zasypie. Już przejdę tylko do samych korzyści. Ten nowy pieniądz jest efektywny podatkowo, neutralny podatkowo, nieinflacyjnie, obniżający ceny. Bo trzeba tu wiedzieć, że przez ten system odsetkowy w każdym towarze i usłudze skumulowanych jest od 40 do 70% odsetek. Najwięcej jest to w budownictwie. Krótko mówiąc, mieszkanie mogłoby być o 50% tańsze, gdyby nie ten system. Rozumiecie, on cały czas was okrada na każdym poziomie. Ktoś mówi, ja dużo zarabiam, płacę 40% podatku. Nieprawda, płacisz 80%. Bo drugie są właśnie ukryte w towarach i usługach. Rozwija rodzimy kapitał, to o czym przed chwilą powiedziałem, pomnaża zasoby, pobudza współpracę i synergię. W tym systemie, który teraz obowiązuje, jest konkurencja. To znaczy, jak ja ciebie okradnę, to jestem lepszy konkurencyjny, prawda? I to jest jeszcze legalizowane. Tu nie, tu jest właśnie synergia. Tu się wzajemnie współpracujemy, mnożymy relacje. Realizujący rzeczywiste potrzeby. Nie chcę rozwijać wątku postarzania produktów, które teraz w tym systemie są, czyli kupujemy to, czego naprawdę nie potrzebujemy, a w dodatku jest to pacjent. A ten system, który my wprowadzimy, będzie dobra jakość, nie będzie oszukańczej reklamy. Mógłbym o tym w każdym z tych punktów pół godziny mówić, więc będę się skracał. Ogranicza manipulacje marketingowe, no właśnie przed chwilą powiedziałem o reklamie. Harmonijny rozwój z poszanowaniem środowiska. Ten system obecny kanibalizuje nam środowisko, wykorzystuje je i porzuca. Koncerny, które tutaj przyjeżdżają, prywatyzują dochody, czyli zyski, a uspołeczniają koszty. Czyli my musimy potem ten bałagan podprzątać, to jest u nas. Tutaj tego nie będzie. Jest demokratyczny. Właśnie będzie głosowanie, o których mówił tam Janusz.
nie zakłóca uczciwych stosunków właścicielskich. Stymuluje produkcję antyimportową. I ostatni slajd. Już są same tylko pozytywne cechy. Stymuluje rozwój zanikających zawodów. Zwróćcie, że nie ma teraz tych zawodów, które były najbardziej potrzebne, czyli właśnie takiego rzemiosła. Ma społeczny charakter, spełnia funkcje socjalne, aktywizuje przedsiębiorczość i tak dalej, możecie to sobie przeczytać. Już na sam koniec wolność państwowa. Państwo, które nie dba o wolność osobistą swoich obywateli, dobro wspólne, wolność gospodarczą, nie jest wolnym państwem, nie jest suwerennym i musi upaść. Tylko my na ten upadek tego państwa nie możemy sobie pozwolić. Utracimy jak w dawnych latach naszą niepodległość. Dlatego to, co robi Janusz, te sejmiki, ten parlament, jest stworzenie państwa alternatywnego. Żeby nie było sytuacji, że to upadnie i zostajemy bez państwa, tylko że właśnie budujemy nowe, alternatywne państwo. I chcę wam powiedzieć, zresztą pewnie będzie o tym mówiła Ewa, zresztą jesteśmy w ścisłym kontakcie, w kontekście tych kontaktów Ewy Paweli właśnie z całym światem. Świat nam bardzo wspiera i chciałbym wam pokazać taki slajd. Usłyszycie o tym projekcie dopiero za jakieś dwa tygodnie. Ale my, ponieważ bierzemy w tym udział i to jest na poziomie międzynarodowym, mogę wam już pokazać. Powstało coś takiego, jak widzicie, nazywa się Defense Rebellion. A to jest i bunt, i budowanie, i zerwanie kajdanów. Otóż środowiska, które właśnie budują nową architekturę finansową, również pewne fundusze społecznościowe utworzyły giełdę, społecznościową giełdę, tam gdzie się głosuje, tam gdzie społeczność decyduje, co się z tym pieniądzem dzieje, co na tej giełdzie, jak można się wymieniać, jak można umożliwić ludziom właśnie konstruowanie portfeli dla pieniędzy społecznościowych. Bo my chcieliśmy to zrobić w Polsce. I zrobiliśmy to, tylko nieformalnymi zabiegami uniemożliwiono nam wszystkie transakcje, zablokowano wszystkie możliwości, informatycznie nas zablokowali. Tu nie będą mogli, ponieważ jest to w kilkunastu serwerach na całym świecie bardzo mądrze zaplanowane. No za chwilę o tym usłyszycie. I tutaj mamy właśnie wsparcie międzynarodowe. Już na koniec mam dwie minuty, no to się ładnie zmieściłem. Lubię takie zdanie, które nie mniej, nie więcej mówi tak. W tym świecie można przyjąć tylko dwie postawy. Albo iść z tym światem na dno, albo próbować go zmienić. No i jestem za tym drugim rozwiązaniem, żebyśmy ten świat zechcieli zmienić i jesteśmy w stanie to zrobić, jak tylko odszukamy sobie to źródło człowieczeństwa i zrobimy to wspólnie, razem z synergią. Dziękuję bardzo. Razem z Januszem tworzycie ten parlament, tą wspólnotę naszą. Muszę wam powiedzieć, że Wojtek w bardzo wielu miejscowościach dojeżdża i też z Januszem ciągnie ten wózek, także bardzo dziękuję. A chciałam powiedzieć tak, mówiłam wam, że żeby zwracać uwagę na to, jeżeli, poczekaj jeszcze Wojtek, na to, że jeżeli coś kupujemy, bierzemy, od kogo to bierzemy, bo każdy twórca daje to, co ma w sobie. Ja wam powiem, że jeżeli gdzieś mam, jestem zdenerwowana, to ja nie siądę ani do ugotowania czegoś, ani do upieczenia, ani zrobienia czegoś. I od lat mamy takiego anioła tutaj, który jest zawsze z nami na imprezie. Bywał też prelegentem, teraz tym razem Grażynka chciała odpocząć. Grażynko, pokaż się. Grażynka Wilk. Ona jest z całego serca, polecam, to jest anielica w najczystszej postaci. Ona nam tworzy właśnie te aniołki, które dostają wykładowcy. Janusz uciekł mi, a zapomniałam, ale zaraz dostanie Wojtku w podziękowaniu.
I powiem tak, naprawdę jest to tak piękna energia. My się wymieniamy tymi energiami, bo muszę wam powiedzieć, że Grażynka nigdy nie chce ode mnie pieniędzy za taniołki, a teraz przywiozła taki kosz aniołków, 34 aniołki, no więc ja staram się zreważować to jej na zdrówka, to jakieś sreberka, to coś, żeby zreważować tą kwotę, jaką by, bo nie chce ode mnie pieniędzy, ale mówi, energia musi krążyć, też cię kocham. Mogę to zdanie podziękowania? No bo oczywiście bardzo dziękuję za ten piękny aniołek powieszonego w głównym miejscu. Ale jak ja tu przyjeżdżam, to ja dostaję jeszcze dużo więcej prezentów. I to nie w takiej postaci, tylko tutaj ładuję akumulatory. Jak ja tu przyjeżdżam, wróciłem z Krakowa, gdzie tam jest nie dość, że smog, nie dość, że właśnie tam to są troszeczkę ludzie ze sobą skonfliktowani. Przyjechałem z taką, czułem, że miałem taką trochę złej energii, która trzeba. Tu przyjechałem jedna noc i ja już jestem, tak powiem, naładowany i teraz jak pojedziemy do tego sieradza z Januszem, to ja myślę, że się podzielę, bo to nie o to chodzi, że ja zagarniał tą całą energię dla siebie, tylko istotą, żeby potem się nią podzielić właśnie i pokazać ludziom, że będzie dobrze, że właśnie jest pozytywnie, że właśnie podzielić. Jak się tu przytulamy do niektórych, jak się witamy, to zawsze jest tego, o, daję ci energię, ja też ci daję i tak się mnożymy, synergicznie tą energią dzielimy. To jest szalenie ważne, to daje taki motor do pracy, stąd Janusz jest takim cyborgiem. No, tu mieszka blisko, to może ja tu w Warszawie się duszę i tylko właśnie jak mi zechce Krysia zaprosić, to ja tu ładuję akumulatorem. Zawsze, a poza tym pamiętaj, że każdy z nas jest jednym z ogniwów tego akumulatora, także kochani, dziękuję ci bardzo.